Profesor Bogusław Wolniewicz wspomniał o wieży Babel współczesnej i tak się stało, że mamy jej przedstawiciela, a jednocześnie polityka prawicowego z Polski Razem Jarosława Gowina. Zapraszam pana Marka Migalskiego. Dzień dobry, serdecznie witam i serdecznie dziękuję za zaproszenie, zwłaszcza za takie przedstawienie jako przedstawiciela wieży Babel, bo rzeczywiście ja jestem w tej wieży od 5 lat i te doświadczenia, które mam z tych 5 lat nie są optymistyczne. Ja, tak jak powiedział pan Janusz Korwin-Mikke, opisałem je w książce, której pierwszy egzemplarz dałem Jarosławowi Gowinowi z indywidualną dedykacją, drugi egzemplarz panu Januszowi Korwin-Mikke. Państwo jesteście pierwszą audytorium, którym to pokazuje. Ta książka jeszcze nie wyszła. Tytuł to jest Parlament antyeuropejski. Bo zaiste ten parlament jest prounijny, ale on jest antyeuropejski. Zwrócił mi na to kiedyś uwagę Artur Dziambor, że wy nie jesteście eurosceptykami. Państwo jesteście uniosceptykami. Ja z kolei jestem uniorealistą. Właśnie dlatego, i to nas trochę różni, to jest to, o czym mówił w swoim przemówieniu prezes Korwin-Mikke, to znaczy moja partia różni się od państwa partii, nawet nie tyle celami, bo one są bardzo często zbieżne, ale pewnym sposobem, czy pewną wątpliwością co do radykalizmu działań. Chociaż oczywiście w paru rzeczach się różnimy. Państwo znajdziecie w nas, w mojej partii, sojuszników do budowania tego frontu, o którym powiedział profesor Wolniewicz. Bo zaproszenie mnie tutaj jest takim wyrazem dobrej woli, dobrego obyczaju. To znaczy ja sobie bardzo cenię to zaproszenie właśnie dlatego, że uważam, że tak powinno być. To znaczy liderzy partii, nie wiem jak to powiedzieć, no nie bliźniaczych, ale proszę mi pomóc, pokrewnych, jakoś myślących podobnie, powinni zapraszać się na swoje kongresy i rozmawiać ze sobą. Rozmawiać, to znaczy nie tylko przemawiać. I ja trochę chciałbym zmienić swoje przemówienie, dlatego że miałem właśnie przemówienie, a chciałbym z państwem chwilę porozmawiać, nawiązując trochę do tych sformułowań, które padły przed chwilą. Bo państwo znajdziecie w naszej partii, we mnie osobiście, partnera i sojusznika do tego, żeby w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim tępić i ścigać komunę, która tam jest obecna. Ale proszę mi wybaczyć za ten głos polemiczny, ale nie znajdziecie w nas partnera do ścigania Żydów w Unii Europejskiej. Bo jeśli ktoś na tej sali mówi o tym, że współczesna Unia Europejska to jest produkt Żydokomuny, to jest nieprawda. I tym się różnimy. Pozwólcie, że powiem swoje, dlatego że bardzo sobie cenię to, że państwo reagujecie na moje słowa, bo to znaczy, że jest między nami spór. Jeśli państwo chcecie w Unii Europejskiej walczyć z parytetami, jak państwo wiecie, Unia Europejska zadecydowała przy moim i takich ludzi jak ja sprzeciwie, że w radach nadzorczych spółek giełdowych będzie musiało być zarezerwowane 40% miejsc dla kobiet. Dlatego, że podobno takie spółki przynoszą większe zyski. To państwo we mnie znajdziecie sojusznika, żeby walczyć z takim lewactwem. Jeśli państwo będziecie chcieli szukać w partii Jarosława Gowina sojusznika do tego, żeby walczyć z ograniczeniami prędkości do 30 km na godzinę w terenie zabudowanym, to znajdziecie w nas współpracowników i partię pokrewną. Jeśli państwo chcecie, i to wszystko jest opisane w tej książce, sojuszników do walki na przykład z tymi, którzy chcą nam zakazywać wędzonek, ponieważ tam jest podobno za dużo substancji smolistych,
to czekamy na waszą współpracę. Jeśli byłem jednym z trzech europosłów, polskich europosłów, którzy zagłosowali przeciwko dyrektywie tytoniowej, która zakazuje od 2020 roku produkcji mentoli, dlatego że ktoś zdecydował, że one są szkodliwe dla zdrowia. Prawdopodobnie są, ale to ja powinienem i państwo powinniście zdecydować o tym, czy one nam szkodzą, czy nie szkodzą. Tak samo jak jazda w pasach i picie alkoholu. I jeśli państwo chcecie szukać sojuszników tego szerokiego frontu, o którym powiedział pan Wolniewicz, pan profesor Wolniewicz, to my jesteśmy gotowi do zbudowania tego szerokiego frontu, dlatego że lewaków, socjalistów i etatystów w Polsce jest zbyt dużo, żebyśmy się różnili. Ale my nie możemy ukrywać różnic. I ja sobie bardzo cenię to, że zostałem zaproszony przez pana Janusza Korwin-Mikke do udziału tutaj i że państwo pozwoliliście mi wystąpić tutaj i powiedzieć swoje krytyczne uwagi wobec was. Bo zapraszać tutaj tylko tych, którzy wam będą kadzić, to potrafi każda partia. Wy zaprosiliście mnie również dlatego, że jestem z innej partii. To znaczy, że mam inne poglądy. Trochę inne. Kończąc. Właśnie, co z marihuaną? To jest ta rzecz, która nas różni. My jesteśmy w tym materii bardziej konserwatywni niż wy, że nie chcemy, żeby nasze dzieci używały narkotyków. A wy jesteście bardziej liberalni w tej materii, czyli chcecie na to pozwolić, żeby rodzice o tym decydowali. Poczytuję sobie za zaszczyt, że rozmawiamy. Trochę oczywiście państwo jesteście w gorszej sytuacji, bo nie macie mikrofonów. Ale ja jestem sam, no to szanse się wyrównują. Ja się niczego nie boję, nie boję się dyskusji. Jestem akurat, ja może nie jestem obdarzony specjalną inteligencją i wiedzą. Ale na pewno nigdy nie brakowało mi jednego odwagi. Odwagi, żeby do was przyjść, żeby z wami rozmawiać, żeby sfotografować się na waszym tle. I żeby podzielać część waszych poglądów. I ostatnia rzecz. W związku z tym, że jesteśmy konkurencją polityczną, ja państwu nie mogę życzyć powodzenia w tych wyborach. Ale życzę, tak, i państwo mi też nie będziecie życzyć, byłoby to absurdalne. Ale życzę państwu po pierwsze zebrania podpisów, dlatego życzę wam wystąpienia w tych wyborach, znaczy prezentacji swoich poglądów, bo to jest potrzebne. Podpisujmy sobie notabene tutaj apel do Przemka Wiplera. Przemek, rozumiem, że podpiszę też listę dla Polski Razem, właśnie dlatego, żeby pokazać, że można podpisać różnym partiom, które prezentują trochę podobne poglądy. Ale tego wam życzę, żebyście wystartowali w tych wyborach. I życzę wam jeszcze jednego, żebyście mieli odwagę, a tego wam nie brakuje. Żebyście mieli determinację i tego wam też nie brakuje. I żebyście mieli pomyślunek. Z tym czasami jest troszeczkę gorzej. Zaraz. W tym, jak prezentować, jak skutecznie prezentować swoje poglądy i jak dostać się najpierw do władzy ustawodawczej, a później do władzy wykonawczej. Tego państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Szanowni państwo, europoseł Marek Migalski. Dziękuję bardzo i teraz zapraszam posła Przemysława Wiplera, kiedyś rzecznika prasowego Unii Polityki Realnej, kiedyś naszego współpracownika z tygodnika Najwyższy Czas, który potem przebył długą drogę polityczną. Zapraszam, Przemku. Dzień dobry. Zacznę od podziękowań, serdecznych podziękowań dla osoby, która zaprosiła mnie na ten kongres, dla osoby, która was zaprosiła na ten kongres, dla osoby, dzięki której, dla której bardzo często tutaj jesteśmy. Wielkie podziękowania dla pana Janusza Korwin-Mikke. Dziękuję, panie Januszu. W zeszłym tygodniu
miałem rozmowę z jednym z moich przyjaciół i wspominaliśmy, co robiliśmy 3 lata temu. 3 lata temu w 3 różnych pokojach Fundacji Republikańskiej siedziałem z Krzysztofem Bosakiem i ze Staszkiem Tyszką. W chwili obecnej Staszek Tyszka jest prezydium Polskiej Rady Jarosława Gowina. Krzysztof Bosak buduje Ruch Narodowy. Ja od czerwca zeszłego roku buduję Republikanów. Budujemy 3 różne projekty polityczne, uczestniczymy w tych projektach, cały czas szukając drogi, drogi, która zmieni Polskę, drogi, którą mam nadzieję będziemy szli razem z Kongresem Nowej Prawicy i z wszystkimi ludźmi, którzy wyznają te wartości, o których tutaj była mowa. Co jest dla nas z całą pewnością wspólnego? To, że wszyscy uznajemy, że jesteśmy mieszkańcami, obywatelami, podatnikami kraju, w którym panuje powszechny wyzysk. Wyzysk bynajmniej nie prowadzony przez przedsiębiorcę, kapitalistę, ale wyzysk prowadzony przez klasę polityczną, klasę urzędniczą swoich własnych obywateli. Żyjemy w kraju, w którym Dzień Wolności Podatkowej, dzień, w którym zaczynamy pracować na nas i nasze rodziny, na nasze dzieci, to jest koniec czerwca, początek lipca, a powinien być w najgorszym wypadku w kwietniu. Żyjemy w kraju, w którym, i tu się różnimy, bo pan Janusz pewnie wolałby, żeby to był nawet styczeń. Żyjemy w kraju, który wypchnął 2 miliony własnych obywateli za granicę, mówiąc im, że nie mają czego szukać tutaj. Żyjemy w kraju, w którym rodziny takie jak moje, jak moja, rodziny z 4 dzieci czekające na 5, to jest 1%. Żyjemy w kraju, w którym obywatele mają mniej dzieci niż Chińczycy, w sytuacji, w której Chiny prowadzą politykę jednego dziecka i walki z dzietnością, a u nas od 20 lat się mówi o polityce prorodzinnej. Mam jedno, ale bardzo ważne marzenie. Chciałbym, żeby wszystkie moje dzieci, gdy będą dorosłe, podjęły decyzję o tym, że chcą tutaj w Polsce zostać, żeby ta decyzja była racjonalna, żeby swoje marzenia, aspiracje mogły realizować w Polsce i żeby tutaj również chciały mieć dzieci. To jest moje marzenie, to jest marzenie wielu milionów polskich rodzin i by je zrealizować, musimy pójść nową drogą. Pójść drogą całkiem głęboko różniącą się od tego, co się dzieje w Polsce od 20 lat. Ta droga to są 3 hasła. Wolność, własność, sprawiedliwość. I to są hasła, które są wam wszystkim bliskie. Unia Europejska przestała być rozwiązaniem, odpowiedzią na problemy Polaków, Anglików, Francuzów. Staje się podstawowym źródłem tych problemów, dlatego musimy bardzo, bardzo poważnie ją przewietrzyć. To przewietrzenie, te zmiany w Europie, te zmiany w Unii Europejskiej, to jest coś, co wydarzy się, jeżeli te 1000 osób, które są na tej sali, przekonają każdy z was po 50 osób, żeby złożyli podpis pod listami Nowej Prawicy i przekonacie po 200 co najmniej osób, by zagłosowały na Nową Prawicę, bo wtedy bardzo mocno przebijemy ten szklany sufit, który blokuje polską politykę i który blokuje nasze pokolenie. Gdy spojrzymy na Donalda Tuska, Leszka Millera, Jarosława Kaczyńskiego, Piechocińskiego, zapomniałem imię niestety, Janusza, o przepraszam, mogę powiedzieć, Janusz jest tylko jeden i może dlatego, ale jak sobie na nich spojrzymy, to zobaczymy, że mają 57 lat. I można powiedzieć z jednej strony, no co z tego, lider ludzi, którzy tutaj przyjechali, który ich tutaj ściągnął, ma 71 lat, ma dużo więcej. Niemniej jednak problem jest taki, że w przeciwieństwie do pana, panie Januszu, tamci ludzie do 20 lat żyją na koszt polskich podatników i radykalnie odjechali. Radykalnie zerwali
z normalnym życiem normalnych Polaków i oni bardzo często oprócz złej woli po prostu nie rozumieją, co w tym kraju się dzieje i czego my potrzebujemy. Dlatego musimy ich zmienić, musicie ich zmienić. Dlatego mam wielką nadzieję, że będą eurodeputowani nowej prawicy, ponieważ wierzę, że oni będą postępowali w europarlamencie tak jak ja w polskim parlamencie. Jestem jedynym posłem, który nigdy nie zagłosował za podniesieniem podatków i nigdy nie zagłosował za wprowadzeniem nowych podatków albo danin publicznych. Jestem przekonany, że na to samo można liczyć, jeżeli o was chodzi w europarlamencie. Jestem też głęboko przekonany, że zgodnie z porozumieniem, które podpisaliśmy z panem Januszem, przy różnych naszych różnicach, których nie ma sensu rozwijać, wszyscy wiecie, na czym one polegają, w pewnej mierze również na tym, w jaki sposób prowadzimy działalność publiczną, w najbliższych wyborach i samorządowych, i do Parlamentu Europejskiego powinniśmy budować szeroki ruch wolnościowy, wolnorynkowy, prawicowy, by odebrać tym ludziom, którzy niszczą Polskę, nasze miasta, nasze miejscowości i nasz kraj. Głęboko wierzę, że w kolejnym Sejmie nas, posłów, którzy nigdy nie podniosą ręki za podniesieniem podatku, będzie kilkudziesięciu albo stu kilkudziesięciu i to będziecie wy. Dziękuję wam bardzo i życzę serdecznie powodzenia. Szanowni Państwo, poseł Przemysław Wipler.